Witam Was w kolejnym odcinku i na starcie przetestujemy, o co chodzi w tym dziwnym St. Patrick Rainbow Evencie, bo dosłownie za chwilę się rozpocznie, za chwilę tu powinna się pojawić jakaś tańcza i jest tańcza, dobra. Zobaczmy, co musimy tutaj dalej zrobić. Musimy pewnie tą skrzynkę rozwalić, ale czy ja ją muszę rozwalać, czy ja mogę sobie po prostu iść dalej? Nie, musimy tą skrzynkę rozwalić, ale no jak widzicie, to nie zajmie nam długo i później coś jeszcze chyba będziemy musieli zrobić, tak mi się wydaje. Tam kolejne skrzynki musimy rozwalać, no to w sumie troszeczkę nam to zajmie w takim razie. Dobra, tutaj sobie jeszcze to podpalajmy, wszystko w sumie podpalajmy i czy ja tą skrzynkę sam muszę rozwalić, czy jak to działa? Dobra, jedną mamy rozwaloną, tutaj drugą i tutaj ta ma więcej HP. I tutaj znowu jest taka blokada, jeszcze ile do rozwalenia? No trochę tego jest, trochę tego jest. Tutaj na szczęście jest potrójny jakby damage, a więc no zobaczymy, co to w sumie z tego będzie. Dobra, kolejna pada i tutaj będzie mieć 10 razy tyle coinów, a więc... Chociaż nie, w sumie nie poleciało dużo. Dobra, teraz 1500, czyli nie zwiększa się to cały czas dwukrotnie, tylko plus 500 jakby QT dodaje. Ale no to i tak jest łatwe. Ile tam jeszcze jest? Dwie chyba. I tam na końcu chyba jajko będzie do otworzenia, tak mi się wydaje. Tylko ciekawy jestem, czy to jedno jajko do otworzenia jest. Bo jeżeli tak, to szkoda, że drugiego konta nie zalogowałem. Chociaż może ten event zostanie na trochę. Ciekawy jestem, za ile ta tańcza zniknie. Bo w ogóle to jest powalone, że coś takiego się pojawia. W żadnej gierce w Robloxie nie widziałem czegoś takiego, żeby coś takiego się eventowo pojawiało. Złoty garnek się pojawia, no ciekawie. Dobra, jeszcze jakby tutaj... To musimy rozwalić i jeszcze tam dalej następne. I zobaczymy, czy będziemy cały czas to jajko mogli otwierać, czy tylko raz. Ale obstawiam, że tylko raz, bo to jest o tej samej godzinie, co Scavenger Hunt chyba. Chociaż nie, pół godziny później. To jest o 19, jak to teraz rozwalam. No ale no zobaczymy, co się stanie. Co tam na końcu tej tańczy będzie. Jakichś nubasów chyba mam na serwerze, bo słabo mi to idzie niestety. Żadnych już petów tu w ogóle nie ma. Dobra, ale i tak ostatnio już tutaj. I dobra, rozwalmy jeszcze to i zobaczmy, co tutaj będzie za tą tańczą. Już myślałem, że mogę sobie tam pojechać. Tam jajko widzę, a więc jest jajko. Tylko ciekawe, czy je cały czas można otwierać. Ale wątpię. No i tutaj mamy też lucky bloki. No wygląda to w miarę normalnie. W ogóle zobaczmy, czy mam wszystkie boosty. Tutaj jeszcze trochę więcej sobie odpalmy. Jakby tak mi huge wyleciał, to naprawdę byłby giga giga fart. Bo tutaj na pewno jest inny huge niż w tych jajkach są. Chociaż jeszcze nie odblokowałem ostatniego jajka. Może w tym ostatnim jajku normalnym też jest jakiś inny. Ale no za chwilę się przekonamy, jak tutaj to wszystko padnie. Dobra, już końcówka jest. Dobra, cyk i odblokowuje się. I teraz wszyscy raszują do tego jajka. Zobaczymy, o co z tym jajkiem chodzi. Aha, tu można otwierać jajko. I tu są trzy huge pety. Aha, dobra, czyli trzeba stakować siano, bo mam tylko 800 milionów. Dobra, no czyli wiemy, że tu po prostu trzeba stakować siano, bo tutaj macie trzy huge pety. No dobra, no niech to się chwilę pootwiera za to wszystko. Jak widzicie, dużo tych jajek nie otworzę, dosłownie chwilę otworzymy. Tutaj już mityki lecą. Dużo mityków leci. Dobra, czyli na kolejny event, który będzie o 23, musimy dużo siana nastakować, żebyśmy mogli trochę to jajko pootwierać. W ogóle ciekawe, ile to jajko zostanie, bo jakby nie ma nigdzie czasu. Na pewno to jajko zniknie. Jestem w ogóle ciekaw, co się stanie, jak to jajko zniknie. Rainbow jakby mythical nam wyleciał. Dobra, niech otworzy się za wszystko. No i skończyło mi się siano, jakby dużo nie potwierałem tego, ale zobaczmy, czy ktoś trafił tutaj na przykład huge'a, ale z tego co widzę, to nie. Na razie nikt tutaj nie trafił na tym serwerze, chociaż strasznie dużo tutaj ludzie dropią. No dobra, no to wiemy, że na kolejny event musimy nastakować dużo kasy. I w sumie minęło tak z jakieś... 15 minut i dalej tutaj to jajko jest. Jestem ciekawy, ile to jajko zostaje. Może gdzieś tak z godzinę to jajko zostaje? No jakby i tak nie mam tej waluty zbyt dużo, więc no niewiele mi to da, że to jajko jest sobie. Nie, trzeba znaleźć jakiś mega OP sposób na farmienie tej waluty. Żeby tak, no nie wiem, z trylion tej waluty mieć i dopiero bawić się w otwieranie tutaj tego jajka eventowego. W ogóle jestem ciekawy, czy ktoś trafił już jakiegokolwiek huge peta eventowego. Tutaj są trzy huge, nie wiem, jak one mogą się nazywać, jakieś pewnie lucky, coś tam. Zaraz w sumie pójdziemy sprawdzić, czy ktoś mógł jakiegoś trafić. Dobra, w ogóle to pójdźmy na ten St. Patrick event, bo kolejną strefę odblokowaliśmy. Jakby, no te eventy z tą tańczą będą co 4 godziny, więc na luzie. Dobra, tutaj sobie to odblokujmy. No halo, proszę mnie odblokować. I jakie tu będą huge pety. No i tutaj mamy dwa huge pety, a więc ciekawie. Dobra, pójdźmy na spawna jeszcze zobaczyć, czy ktokolwiek trafił już jakiegokolwiek huge peta. Teoretycznie są aż trzy huge pety, a więc ktoś jakiegokolwiek powinien trafić. Nie wiem, jak on może się nazywać. Tutaj jest ten huge lupro coś tam cut, nie wiem, jak to przeczytać, nawet nie będę próbować. Tutaj jest drugi. Tu są dwa takie same? Dziwne. No tutaj trzy osoby trafiły tego. Tu jest Clover Dragon i tego nikt nie trafił. I tego trzeciego nie mogę znaleźć. Nie, możliwe, że tutaj są jakby te trzy huge pety, tylko... Nie wiadomo, czemu on dwa się nazywają tak samo, po prostu jakiś błąd jest. A więc wygląda na to, że tylko trzy osoby jednego huge'a trafił, pewnie tego najłatwiejszego. No to będzie ciekawie, żeby wydropić te huge pety. I teraz nie uwierzycie, jakiego huge peta nam widz pożyczy. Pożyczy nam takiego pięknego huge clever unicorna, którego nawet nie pokazuje, że jest dobra. Dajmy mu to jakiś taki, nie wiem, zastaw. Dajmy mu takie huge pety, chociaż jego huge pet i tak jest dużo więcej warty. A więc raczej mnie na pewno nie oszuka. Dobra, i tu mamy tego huge peta, którego nawet ilość nie pokazuje. Zobaczcie, jak on
kozacko wygląda. No nie no, powiem wam, że mega ładny Hugepet. Musimy z nim pójść na Trade Plus, zobaczymy co ludzie będą za niego oferować. Oczywiście na Pro Trade Plus zobaczymy. No i tutaj w ogóle się pokazuje, że jakby Giant Event się rozpoczął, dziwne w sumie. Zobaczmy, czy ktoś w ogóle zareaguje na tego Hugepeta, chociaż tutaj pewnie jest dużo Titaników, jakbym sobie odkrył widoczność innych petów. W ogóle zróbmy to, zobaczmy ile tu jest innych petów. No chociaż w sumie nie ma tego aż tak dużo. Dobra, napiszmy na czacie. Dobra, tu w taki sposób napiszmy i tu jest pierwsza oferta, zobaczmy, czy ktoś będzie miał coś ciekawego. Takie pety tutaj ktoś chce, tutaj za frikę mi ktoś chce takiego dać. No dobra, no spoko, niech będzie. Przyda mi się taki pecik w wersji hardcore. Dobra, tu jest kolejna osoba, jakiś Kacper, zobaczmy, czy Kacper coś ma. No, Kacper sypie tutaj ładnie. I tutaj w ogóle zobaczcie, jak się teraz zmieniła jakby widoczność tego rapu, jakby pokazuje teraz wam takie widełki, a więc no troszeczkę lepiej to pokazuje. Ale no to jest mało, to jest zdecydowanie za mało. To jest zdecydowanie za mało. Napiszmy jeszcze raz w taki sposób. Tutaj ktoś też ma tego peta, tutaj ktoś ma takiego samego w sumie, czyli może te pety nie będą aż tak super rzadkie, skoro już spotkaliśmy na Trade Plazie jednego. Zobaczmy, czy ktoś jeszcze w ogóle nie ma. O, tutaj ktoś sobie jajko otwiera. Dobra, tutaj jakiś Sus. Dobra, zobaczmy, czy Sus ma cokolwiek. Pixel Cut, Huge Hell Rock, Pixel Cut. No jeszcze tak z 50 takich pixel cutów i może byłoby to opłacalne. No dobra, trochę sypie, ale to jest wciąż mało. Jak za tego peta, no to to jest dużo za mało. No ja, odrzucamy tą ofertę. W ogóle teraz ciężko ocenić, czy ten huge będzie rzadki, czy nie będzie rzadki, bo jakby skoro jedna osoba już jest z tym huge'em na tej Trade Plazie, no to może nie będzie taki rzadki. Dobra, i tutaj zobaczcie tego, co sypie. No, ten ładnie poleciał. Tutaj unicorny, tutaj takie pyciki. No jeszcze 65 bilionów, no to jest całkiem fajna oferta, ale no i tak nie sprzedajemy tego peta, bo to prawdopodobnie dzisiaj jest za mało jeszcze za tego peta. I tutaj ktoś daje taką ofertę, no powiem wam, że też nieźle w sumie, 120 bilionów i dalej sypie tutaj. No to jest chyba w sumie najlepsza oferta, tak mi się wydaje jak na razie. Tutaj w ogóle ile tych daki sypnął, jeszcze te daki sypie. No nie no, to jest dobra, to jest giga dobra oferta, ale prawdopodobnie i tak za mało jak za tego peta dzisiaj. Jutro ciężko powiedzieć, ile to będzie warte. No i dobra, i finalnie tyle dał. No i tutaj to jest w sumie widza, więc pozdrawiam. Zostawiamy widza. Dobra, spróbujmy jeszcze jedną ofertę jakąś znaleźć. Tutaj ta osoba już chyba była, ale trochę zaupgrade'ował chyba ofertę. Dobra, tutaj jakiś Kupson Kasia. Zobaczmy, co ma Kupson Kasia. No, Kupson Kasia ma tutaj takie huge. Dużo tych laki uzbierał gościu. Znaczy, w sumie nie wiem, czy to on, czy ona, bo Kasia, ale tutaj awatar taki. I jeszcze tutaj gemy dorzucił. No, też ciekawa oferta. Dobra, mieliśmy kilka dobrych ofert. Musimy sami takiego huge'a wydropić i widzowi tego huge'a oddać oczywiście. Dobra, i tutaj oczywiście widzowi oddajemy tego huge peta. Za tutaj cztery moje huge pety. No i tutaj jeszcze takie widz nam dorzucił, a my mu dorzućmy w sumie hype gifta. Nie jestem pewny, czy cztery takie mu dawałem. Chyba tak. Te shiny pamiętam tego Hellrocka, w sumie nie wiem, ale raczej tak było. No dokładnie takie mu dawałem. No i oczywiście dziękuję tutaj widzowi za pożyczenie tego peta. Teraz w sumie jeszcze na chwilę od widza pożyczymy sobie tutaj takiego pecika do indeksu, ale no z tym już nie będziemy szli na Trade Plazę, bo jeszcze dużo innych rzeczy do roboty jest i w ogóle teraz zauważyłem jedną rzecz. Zobaczcie tutaj, musimy sobie zjechać na dół. Wcześniej była zła nazwa, tak jak wam mówiłem. Tutaj my mieliśmy Huge Clever Unicorna, a nie kota. Tutaj jest Dragon, który jest chyba najrzadszy. Ten też jest rzadki, bo tylko 23 są takie. No i tutaj jest ten huge kot dziwny, który jest właśnie tutaj. I pożyczymy sobie go od widza na chwilę, żeby zobaczyć, jak on wygląda. No i przy okazji, żebym też miał do indeksu. No, mega fajny pecik, 144, czyli to nie będzie jakieś takie super rzadkie pet, jak po dwóch godzinach od update'u 144 sztuki są. No i tutaj oczywiście mamy tego pięknego pecika, który wygląda w taki sposób. No jest sobie taki kot. No powiem wam, że mega ładnie ten pet wygląda. Ale raczej obstawiam, że ten jeden kot będzie gdzieś wartością na poziomie... W sumie to nawet już nie mam tych petów, no ale gdzieś będzie na poziomie tych walentynkowych petów. Dobra, ale oczywiście oddajemy widzowi, bo tylko na chwilę go chciałem pożyczyć do indeksu, żeby był. No i oczywiście kolejnemu widzowi dziękuję za pożyczenie. Dobra, ale wszystko już widzom pooddawałem, teraz musimy znaleźć jakiś mega dobry sposób na te nowe końce, bo za trochę ponad godzinę będzie kolejny event będzie o 23, teraz jest prawie 22, a więc na początku w sumie pójdźmy do tego eventu, zobaczmy, czy tam jakichś końców do rozwalania nie ma. Tutaj jakby nic nie widzę, ewentualnie tutaj coś mogłoby być w tej trzeciej strefie, ale tutaj też nic nie ma, może tutaj jakieś sekretne wejście będzie? Założę się, że Preston zrobi drugą część tego eventu i tutaj będzie sekretne wejście do czegoś. Jakby no to jest jeden dzień, tak jak z walentynkami, no ale z walentynkami też tak było, że walentynki są jeden dzień, a Preston dwa tygodnie update'u zrobił i tu raczej tak samo zrobi. I tutaj w ogóle mamy tego unicorna, czyli tego dragona prawdopodobnie będzie mega ciężko zdobyć, bo jego tylko z tego rainbowego jajka da się zdobyć. Dobra, ale w takim razie pójdźmy w sumie chyba na Pixel, na Pixelu z tego co pamiętam było najlepiej, tylko może sobie jeszcze odpalmy potrójny boost na coiny. No jakby tych boostów ma mega dużo, więc o to nie ma co się martwić, że nam zabraknie i
pójdźmy tutaj, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Tutaj dajmy sobie na pojedyncze wysyłanie. No i zobaczmy, czy jakoś dużo się tego tutaj farmi, czy raczej mało. No trochę się chyba farmi, powiem wam. Ciężko powiedzieć, czy dużo tak naprawdę. By w ogóle mało strasznie tych sejfów tutaj jest na tym wardzie. No trochę się farmi, dosłownie po chwili mamy prawie bilion. Dobra, wyfarmy sobie tutaj bilion i pójdziemy może na Doodle World. Zobaczymy, jak to tam będzie wyglądać. Kurczę, te lucky bloki mogą być strasznie denerwujące, bo jakby jeżeli cały czas normalne jajka wam wypadają, to nie ma sensu ich rozwalać, a po chwili tych lucky bloków będzie tyle, że no to będzie trzeba rozwalać. Dobra, dosłownie po chwili tutaj mamy bilion. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać na Doodle Worldzie. Tylko w sumie musimy sobie pójść tutaj, na ostatnią strefę. No tu na pewno będzie dużo ciężej to wszystko rozwalać. Ale zobaczmy, czy to jakoś będzie w miarę sensownie tutaj szło. Rzućmy sobie wszystkie pety, w ogóle tutaj może na to sobie rzućmy. Dobra, wszystkie pety wysłałem i zobaczmy, jak to leci. No nie, no na Doodle Worldzie jest lepiej. Na Doodle Worldzie jest lepiej, bo dosłownie po chwili mamy prawie bilion i możecie sobie awkować na tym Worldzie, bo to wszystko tutaj mega dużo HP ma. Wyślijmy w ogóle coś tutaj na tą dużą skrzynkę, tak z dwa pety. No nie, no dobra, będę w taki sposób to farmić, bo jest zdecydowanie lepiej. Dobra, to w sumie trochę niech to się pofarmi, bo i tak musimy czekać ponad godzinę na event. Dobra, i w sumie minęła godzinka i w godzinę udało nam się wyfarmić 126 bilionów, a więc myślę, że całkiem sporo, no ale co ważne, za 10 sekund już się pojawi ta tęcza i znowu będziemy mogli sobie godzinę pootwierać po jajko, bo ten event ogólnie trwa godzinę i przez godzinę możecie sobie otwierać. Tam na pewno jest dużo większa szansa na tego huge peta, więc opłaca się otwierać, zwłaszcza jak dzisiaj jeszcze macie podwójnego laka, event na podwójnego laka, tylko kurczę, muszę ustawić wysyłanie wszystkich petów. Dobra, i rozwalę sobie na szybko te skrzynki i idziemy otwierać. Dobra, i ostatnia skrzynka padła i teraz robimy to tak. Odpalamy sobie tutaj boosty, no na godzinę, bo dłużej nie będziemy mogli otwierać tutaj. Tutaj też na godzinę. I może w sumie jeszcze pojedynczo spróbuję wysłać te pety na te coin pilary wszystkie. Jak to wygląda? No w sumie dużo to HP ma, a więc jakbym wysłał pojedynczo, no to trochę by w sumie mi farmiły tych coinów tutaj. Chociaż tutaj tego mało jest. Ale no nie dużo to farmi, mega mało farmi tych coinów, dobra, to nawet mi się nie chce w to bawić po prostu. Zaznaczmy to usuwanie, legend niech zostawia tylko mityki, sekrety. No i nie godzinkę się to pootwiera, zobaczymy, czy coś nam ciekawego wyleci przez ten czas. Dobra, i za minutę minie godzina, zobaczymy, co się stanie. Czy to po prostu sobie zniknie, teleportuje mnie, czy nie wiem, wpadnę pod mapę. Zaraz w sumie się przekonamy, tylko sprawdźmy, czy coś ciekawego trafiliśmy. Huge peta niestety nie trafiliśmy, ale jeszcze mamy dużo czasu, wierzę, że jakiegoś jeszcze trafimy w tym update'cie, ale zobaczmy, czy jakieś sekrety mamy. Tu mamy w ogóle shiny rainbow mityka. No to taki będzie dobry. Aha, po prostu nas teleportuje. No dobra, no w taki sposób. Zobaczmy, czy jakiegoś sekreta trafiliśmy. Na drugim koncie miałem sekreta, ale zobaczmy, czy na tym trafiłem. Na tym nic nie trafiłem. No ale tak jak mówię, trafiliśmy sekreta na drugim koncie i przerzuciłem sobie tego sekreta i on wygląda, że wam pokazuję, w jaki sposób. A nie, w sumie trafiłem kilka sekretów. Dobra, trochę trafiłem sekretów, nie zauważyłem tego kompletnie, nie wiem, w jaki sposób. No, kilka tych sekretów jest. Są całkiem niezłe, ale na normalnym trybie to nie ma znaczenia. W kolejnym odcinku zajmiemy się odblokowywaniem hardcore. Wy oczywiście możecie sobie sprawdzić filmy z mojego drugiego kanału. I oczywiście do następnego.